Chyba można powiedzieć, że polskie kino wchodzi na pewien nowy poziom i nie chodzi mi o to, że jakość rodzimych produkcji filmowych, taka średnia jakość poszła w górę. Raczej mam na myśli szerokość repertuaru filmów złych. Wydaje mi się, że jeszcze niedawno mieliśmy taką stagnację w tej kwestii, to znaczy wychodziło dużo kiepskich filmów, ale były one głównie komediami romantycznymi z Adamczykiem, Karolakiem czy inną Sochą na plakacie. Teraz ten wachlarz nam się na tyle rozwinął, że doczekaliśmy się kurde polskiego filmu o nielegalnych wyścigach samochodowych. Zapraszam na recenzję o streszczenie filmu Diablo Wyścig o wszystko. O wszystko, Gaugan. O ciebie też. Lepiej, żeby go Mikołaj Roznerski nie wygrał. Zobacz, jaki groźny. Zanim jednak przejdziemy do recenzji, to jak ostatnio pewnie zauważyliście, starałem się wam wypełnić tę dziurę w sercu, którą zrobiła telewizja Mango TV, ogłaszając, że już nie będą nadawać codziennie swoich programów. I z tej okazji mam przyjemność ogłosić, że patronem tego odcinka jest carsmile.pl. Ja by o tej ofercie opowiedzieć, to się transportuję na chwilę do samochodu. Film jest o nielegalnych wyścigach samochodowych i ja sobie zdaję sprawę z tego, że no, po obejrzeniu go możecie nabrać ochoty na wzięcie udziału w jednym z takich nielegalnych wyścigów samochodowych. Firma CarSmile zajmuje się pośrednictwem w wynajmie długoterminowym właśnie samochodów, bądź też w leasingu, więc jeśli nie macie samochodu, który by się nadawał do nielegalnych wyścigów samochodowych, no to konsultanci firmy CarSmile mogą wam w wynajęciu takowego pomóc. Halo? Tak? Tak. Tak. Uwaga, małe sprostowanie, nie możecie brać udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych, jeśli podpiszecie umowę z firmą CarSmile, ale tak, poza tym to wszystko się zgadza. Po prostu chodzi o to, że nielegalne wyścigi samochodowe są nielegalne. Najem długoterminowy, z którego to sam prywatnie korzystam i korzystałem z niego zanim zacząłem z CarSmile współpracować na zasadzie polecania wam ich, no to jest świetne rozwiązanie dla tych, którzy nie mają parcia oraz wystarczającej gotówki na to, aby posiadać nowy samochód na własność, a mimo wszystko chcieliby sobie takim jeździć. CarSmile oferuje tak zwaną ratę wszystko mającą, w skład której wchodzą opłata za wynajem, ubezpieczenie, naprawy, serwis oraz zakup i przechowywanie opon. No co kto lubi, mi to odpowiada i z czystym sumieniem mogę zainteresowanym tego typu usługą polecić właśnie carsmile.pl. Ofertę CarSmile znajdziecie na stronie carsmile.pl, link zaś jest w opisie. Skontaktujcie się z nimi, a ich doradcy kompleksowo pomogą wybrać wam auto odpowiednie do waszych potrzeb. Wracamy na kanapę teraz. Gaugan, co ty tu robisz w ogóle? Diablo, wyścig o wszystko, to coś, czego z pewnością w naszym kraju jeszcze nie było. Gdy tylko zobaczyłem, że planowane jest kręcenie takiego filmu, no to oczywistym skojarzeniem było to, że o, będzie polska wersja Szybkich i Wściekłych. I to mimo tego, że nie widziałem nigdy całego filmu, którejkolwiek części za Szybcy i Wściekli. Ale no skojarzenia są jednoznaczne. I tu trzeba było sobie zadać pytanie, czy Polska jest gotowa na to, aby za taką produkcję się w ogóle zabrać? W sensie, no wiadomo, do takiego filmu sobie nie mówić, potrzebne są po pierwsze pieniądze, po drugie pieniądze i po trzecie umiejętność kręcenia dynamicznych scen pościgu, czy tam wyścigów. Zastanówcie się przez moment, czy w jakimś polskim filmie kiedykolwiek byliśmy świadkami naprawdę dobrej, realnej sceny pościgu samochodowego? No może kurwa w Borewiczu jedynie. Kierowca, zrób parę bajerów, a ja niby gadam przez komórkę. Weź parę popisów, strzel na szosie. Byłem więc bardzo ciekaw tego dzieła, no bo w końcu jak na nasze warunki coś oryginalnego i co prawda nie miałem wysokich oczekiwań i raczej spodziewałem się, że będzie słabo właśnie przez ograniczenia finansowe i te, powiedziałbym, doświadczeniowe, ale no przynajmniej zakładałem, że nie wynudzę się tak jak na kolejnym filmowym głównie typu Ta kobieta to żyleta albo Szaleni faceci bawią się jak dzieci. Wiecie o co chodzi, te rymowane tytuły polskich filmów, to jest przeważnie oznaka tego, że film nie będzie dobry. No i co? No i mimo wszystko się rozczarowałem, bo zawiodło coś, co w zasadzie nie powinno być w tego typu filmie rzeczą najważniejszą. Zawiódł scenariusz głównie. Te sceny z wyścigami, te samochody, to wszystko, to jeszcze, no nawet powiedzmy, że dało radę, ale scenariusz, szczególnie pod koniec, jest
durny. Wykracza ponad dopuszczalne normy durnowatości w tego typu filmie. W sensie naprawdę byłbym w stanie przymknąć oko na to, że jest, nie wiem, no, naiwny, albo niezbyt oryginalny, albo nawet przewidywalny ze względu właśnie na gatunek tego dzieła. No ale nie, no, to co się dzieje w drugiej części przede wszystkim, no, no jest zwyczajnie durne, jest głupie i nie da się przez to tego filmu brać na poważnie, a on chyba by chciał, żeby go brać na poważnie. Z recenzenckiego obowiązku wspomnę, że film ten, w zasadzie zarówno scenariusz, jak i reżyseria, jest dziełem dwóch jeszcze no, młodych artystów, bo 45-latków. Konkretnie Michała Otłowskiego i Daniela Markowicza. Ten pierwszy coś tam już wcześniej wyreżyserował, drugi do tej pory był jedynie producentem. No i co mogę o nich powiedzieć? No dobrze, no niech pracują. No, ich opus magnum zapewne dopiero przed nimi, ale to też nie jest film, który miałby definitywnie nam wyjaśnić, że się nie nadają ci panowie do tej pracy. Szczególnie, że trzeba dodać, aby być uczciwym, że jest kilka elementów w tym dziele, które no, trzeba warto pochwalić. Na pewno część zdjęć jest imponująca, niektórzy aktorzy wypadają dość dobrze, czasem nawet dialogi są całkiem znośne, chociaż podkreślam tu słowo czasem, bo do dialogów jeszcze wrócimy. Sceny walki wypadają nawet korzystnie, no ale jednak wad jest więcej, wady przeważają. Po pierwsze, zanim przejdziemy do fabuły, na której się skupię, jedno pytanie do twórców. Jak w 2020 roku można aż tak spierdolić dźwięk w filmie? Ja wiem, nie jestem w tej kwestii żadnym autorytetem, sam przyznam, że dźwięk na moim kanale mógłby być dużo lepszy i możliwe, że nad tym popracuję trochę. Ale no to jest jednak film, który trafia do kina i o ile na playerze, jak ja go sobie oglądałem, to mogłem sobie jeszcze manewrować pilotem tak, żeby jak jest jakiś dialog, którego nie słychać, to dać trochę głośniej i go słyszeć i później od razu ściszyć, żeby nie ogłuchnąć przy dźwięku silnika samochodowego, ale w kinie no, nie macie takiej opcji. Myślę, że oglądanie tego filmu w kinie mogło wyglądać mniej więcej w ten sposób, jak teraz mnie słyszycie. No jebla, można dostać, trzymajcie się w tym Cinema City. No, ale ktoś zaraz powie, przecież to polskie kino, przyzwyczailiśmy się, że od lat dźwięk w polskim kinie jest zły i po prostu musimy się z tym pogodzić, to jest Polska, tak jest już w Polsce i jak ci się nie podoba, to wyjedź i ogląda inne filmy, bo to jest nasz znak rozpoznawczy i po prostu tak ma być. To nieważne, że to jest złe, tak po prostu jest w Polsce i my nie chcemy tego zmienić. Dobra, chyba zacząłem czymś innym. Przejdźmy do streszczenia, bo w sumie ta dzisiejsza recenzja to będzie coś bardziej w stylu, nie wiem, jak ktoś oglądał recenzję trzeciej części filmu Kogel Mogel na tym kanale, to wie, że to nie była za bardzo recenzja, tylko streszczenie tego filmu, bo ja wchodzę z założenia, że część z was może ciekawić, o czym jest ten film i chcieć wiedzieć, znać jego fabułę, ale ta ciekawość może być na tyle niewielka, że możecie nie chcieć poświęcać 90 minut na to, aby ją zaspokoić. Tak więc ja tutaj wychodzę naprzeciw, aby zaspokoić ciekawość waszą, bądź też nie. Film nam się rozpoczyna, a jakże, od nielegalnego wyścigu. W sensie, no ciemno jest, ludzi dużo i ma być wyścig i każdy z biorących udział ma wrzucić pieniądze do słoika tego gościa z Fitlovers, tego z dreadami. Co tam robią Fitloversi? No nic ciekawego w zasadzie, są tylko na początku filmu. Można powiedzieć, że wpisują się w pewien trend ostatni, który polega na tym, że zatrudnia się youtuberów czy też influencerów do takich mikroskopijnych ról właśnie w filmach fabularnych. Ostatnio przy Futrze z Misia mieliśmy ten sam case, przypadek ten sam, po polsku mów. Czy mi się ten trend podoba? No nie. Czy go rozumiem? No tak, no bo istnieją ludzie, którzy tak bardzo są zapatrzeni w jakiegoś youtubera, czy tam influencera, czy w liczbie mnogiej, że nawet dla tych 30 sekund zobaczenia go na wielkim ekranie, tylko po to pójdą na ten film. Więc producenci, no nie ma się im co dziwić za bardzo, szczególnie takich popcornowych, rozrywkowych filmów, idą na takie skróty i starają się w ten sposób widownie przyciągnąć. Czy uważam, że to jest wielki problem? No nie. Może jedynie dla tych osób, które dla 30 sekund z ulubionym youtuberem pójdą na film, który ich w ogóle nie interesuje, ale no nie mam zamiaru tu się takimi osobami
Przyjmą. No ale dobra, jestem Wysi, którym poznajemy od razu naszego głównego bohatera, Kubę. Kubie idzie dobrze, ale pod koniec wyścigu mu się oczywiście psuje samochód i jest smutny, bo nie wygrywa. I przychodzi do niego ten gość, który wygrał z nim ten wyścig i mówi mu: ej mordo, ja stawiam lawetę i mechanika. Kuba mówi: nigdy w życiu! Weź no... Czemu nie? No dobra, wezmę. Następnego ranka nasz bohater je sobie śniadanko w kuchni z Katarzyną Figurą, która jest, w sumie nie wiem, czy nią właśnie oglądałem, ale to chyba nie jest, czy ona jest jego ciotką albo matką. Kimś tam jest chyba z rodziny dla niej. W trakcie tego śniadanka dowiadujemy się, że Kuba ma młodszą siostrę, która jest chora i potrzebna jej jest bardzo droga zagraniczna operacja. Po śniadaniu, na którym, o ile się nie mylę, to później się okazuje, że widzieliśmy Katarzynę Figurę w tym filmie po raz ostatni, Kuba jedzie do pracy, no i chodzi na to, że jest dostarczycielem jedzenia, a to z kolei oznacza, że zdobycie pieniędzy na drogą zagraniczną operację siostry zdaje się być dość skomplikowane. Po pracy nasz bohater dostaje telefon od tego gościa, on się nazywa Chris chyba, no tego, co z nim wygrał w wyścigu, i on mówi, że może już jechać do mechanika, bo jego auto jest gotowe. No i on jedzie do tego mechanika, który ma dwie cechy charakterystyczne, ten mechanik. Po pierwsze, jeździ na wózku inwalidzkim, mimo że potrafi chodzić, bo potem z niego wstaje i idzie normalnie. Po drugie, co chwilę jara jointy. Non stop ma jointa i go jara i częstuje. Co z tymi jointami mają w tych polskich filmach? Polska kinematografia odkryła marihuanę. Jakieś dwa lata temu, mi się wydaje, Mac. Teraz w każdym filmie jest. No i dobra, ten manik mówi mu: ej mordo, słyszałem, że masz talent, że dobrze jeździsz samochodem, chodź, zabiorę cię do Maxa i mu powiemy, że dobrze jeździsz samochodem. No i jadą sobie do jakiejś ekipy, która siedzi przy jakimś torze i pije piwa. No i zjawia się Max, czyli wytatuowany Rafał Mor, i podchodzi do tego manika i się go pyta: przywiozłeś hajs? Ten manik tak patrzy, a Rafał Mor wyciąga spluwę. Mówi: masz kurwa kasę czy nie? Manik zdziwiony jeszcze bardziej i Rafał Mor mówi: żartowałem, wkręciłem cię. Dziwna jest ta scena. No i ten manik już taki rozluźniony mówi: słońce mi będzie świecić, no trudno. Mechanik mówi do tego Maxa: słuchaj, to jest Kuba, on dobrze jeździ samochodem. Cześć, jestem Kuba, dobrze jeździ samochodem. Cześć Kuba, to pokaż, jak dobrze jeździsz samochodem. No i Kuba wsiada w jakiś samochód i robi jakieś testowe okrążenia i robi je i se jedzie i to trwa dość długo i zaczyna trochę męczyć, bo ciemno jest i mało widać. Ale w końcu kończy, no i okazuje się, że faktycznie dobrze jeździ samochodem i ten Max mówi: faktycznie dobrze jeździsz samochodem, ale musisz jeszcze z nami napierdolić. No idą do baru i Kuba tak pije jednego kieliszka tekili, drugiego, czwartego, piątego i w końcu pada nieprzytomny, a Rafał Mor krzyczy... Co on tam krzyczy? Dałeś radę, pasuje cię na świeże mięso. Tak mówi, dosłownie. I w następnej scenie Kuba się budzi skacowany u tego mechanika w samochodzie i mówi: o nie, zaraz się spóźnię do pracy. I idzie do pracy. Mija jakiś czas i mamy scenę, w której Rafał, znaczy się Max, z tego co rozumiem, chce wystawić jakiegoś kierowcę w wyścigu, który się nazywa Czarna Owca, czy jakoś tak? W jednym z trzech wyścigów, bo to taki cykl nielegalnych wyścigów. W sumie to nie wyścigów, ale do tego dojdziemy za chwilę. No i Rafał Mor przemawia do tych, do ludzi, kierowców, prawdopodobnie wśród nich jest Kuba, i mówi: no, jest ten wyścig, ja bym tam chciał wystawić swojego kierowcę, ale wpisowe kosztuje 50 koła, więc zrobię wam teraz eliminację i ten, który z was będzie najlepszy, to go wystawię do wyścigu, ten Czarna Owca. Oczywiście Kuba wygrywa tę eliminację, no nie mogło być inaczej, bo żeby film popchnąć do przodu, no to no musiał je wygrać, nie? Ale po wygranych kwalifikacjach Max ma jeszcze jedno zadanie dla Kuby. Chce, żeby przewiózł dla niego jakiś towar do Berlina. Nielegalny pewnie, narkotyki. I w sumie to nie dla niego, tylko dla Mirosława Zbrojewicza. Ale no Mirosław Zbrojewicz to zleca Maxowi, a Max tam innym ludzi z ekipie całej, no nieważne, w każdym razie jest takie zadanie. Potem ten wyścig się zaczyna, no ten z owcą. I teraz tak, bo to jest dziwna sprawa z tym wyścigiem. Uczestnicy, znaczy kierowcy, znajdują się w jakichś kamieniołomach i ich zadaniem jest w samochodach uciekać po tych kamieniołomach przed grupą pościgową.
która ich goni w takich autach terenowych. I chyba chodzi o to, że ten, który zostanie na końcu i jeszcze przez jakiś czas się nie da złapać, czy tam zablokować, bo chodzi o to, że jak stajesz, w sensie jak ta grupa pościgowa sprawi, że musisz się zatrzymać, to wtedy odpadasz. I jak zostaje ten jeden, to on jeszcze musi się ileś tam utrzymać i jak się mu uda, to wtedy wygrywa. To są dziwne zasady. Ta grupa pościgowa się składa z Mikołaja Roznerskiego, który w tym filmie gra groźnego bandziora o ksywie Kieł, oraz typa z brodą i jeszcze tam innych ludzi. Typa z brodą wymieniłem celowo, gdyż typ z brodą, ja się w ogóle tego nie spodziewałem oglądając ten film, będzie istotny w tym filmie. Przecież nic na to nie wskazuje, bo się praktycznie nie odzywa. Ale zapamiętajcie typa z brodą. Co do obsadzenia Roznerskiego w roli bandziora z blizną taką, o ksywie Kieł, który jest taki groźny cały czas i... No to... Szczerze, najłatwiej byłoby chyba obśmiać go, bo myślę, że pan Roznerski ma dość taki mocny, negatywny elektorat wśród widzów. W sumie nie wiem, czym to jest spowodowane, ale szczerze był raczej w tej grupie grających trochę lepiej w tym filmie niż trochę gorzej. W sensie nawet doceniam tego typu zabiegi, że bierze się do roli gruźnego bandziora aktora, który nie bardzo się z tego typu rolą kojarzy. To był jakiś taki element, powiedzmy, że świeżości w tym filmie i dużo osób się będzie ze mną nie zgadzać, bo powie, że no dobra, ale Roznerski nie potrafi grać. Nie wiem, w sumie ciężko mi to powiedzieć, ale no, nie przeszkadza. Na przykład Rafał Mor moim zdaniem był dużo gorszy w tym filmie pod względem aktorskim. Był jakiś taki jakby w ogóle nie chciał tam grać. Nie wiem, że on często tak wygląda, ale no, na pewno potrafi grać. Widziałem go zresztą w teatrze i mogę powiedzieć, że to jest dobry aktor, jak chce. W tym filmie jest jakiś taki... Kurde, naprawdę, źle... Słońce mi tam zachodzi i musicie jakoś z tym żyć. No ale dobra, wracając do wyścigu. Zasady są takie, jak mówiłem i dziwi mnie to tyle, że w sumie o wynikach tego wyścigu w dużej mierze decyduje los. No bo ten Kieł nawet mówi przed rozpoczęciem wyścigu reszcie, że no do tego nowego się weźmiemy na końcu. No to automatycznie on ma dużo większe szanse niż tamci pozostali, bo tamci pozostali najpierw są gonieni. No to wiadomo, że tamten zostanie sam na końcu i ewentualnie będzie miał szansę, żeby im uciec, nie? Mało logiczne dla mnie są te zasady. Wyścig poznajemy też od drugiej strony, bo on jest w ogóle organizowany przez gościa, który ma ksywę Jarosz. I to jest jakiś... W sensie nie wiem, no jest na pewno bogaty i nosi drogi garnitur i cały czas chodzi przy nim Agnieszka Wodarczyk, która też się chyba raz odzywa w tym filmie i gra go Cezary Pazura i ewidentnie ma być szwarc charakterem w tym filmie, ale czym on się zajmuje poza organizowaniem tych dziwnych wyścigów, to ja nie wiem za bardzo. No i od drugiej strony ten wyścig wygląda tak, że no właśnie ten Jarosz organizuje jakąś imprezę w jakimś drogim miejscu, no i tam jest wydzielony specjalny pokój i w tym pokoju siedzą jacyś, nie wiem, chyba bogaci ludzie, wśród nich jest na przykład Cezary Żak i to nie jest jakoś tak jasno powiedziane, ale wydaje mi się, że każdy z nich albo obstawia na któregoś z tych kierowców, albo ma jakiegoś z kierowców i po prostu trzyma za niego kciuki, bo tam są takie sceny, że w tej grupie pościgowej udaje się kogoś tam zatrzymać, no i tam jedna z tych osób w tym pokoju jest taka, że chyba przegrał jego zawodnik, nie wiem. Dziwny ten wyścig. A, no i stawką wyścigu, z tego co tam mówi Max, to jest tytuł Diablo. Nie, że grę no że tak się nazywasz, bo jak wygrasz. Darmowe wpisowe do kolejnego wyścigu oraz 500 000 złotych. Dużo pieniędzy. Kuba oczywiście wygrywa ten wyścig. Jedną z uczestniczek wyścigu jest młoda kobieta, która przed rozpoczęciem go pokazuje Kubie środkowy palec przez szybę, ale później już po wyścigu jest after, no i tam do niego tam zagaduje i od początku widać, że coś tam będzie grane między nimi. Na tym afterze zagaduje też do Kuby Kieł, ale to jest jeden z tych dialogów, które no niestety chciałem bardzo, ale ni chuja nie rozumiem, o czym oni rozmawiali, bo jak podgłośniłem to i tak muzyka, która była na tej niby imprezie była na tyle głośna, że nie mam pojęcia, o czym oni mówili, ale mogę się tylko domyślać, że to nie była jakaś pokojowa rozmowa. Później mamy rozmowę Jarosza z Kłem i on już niestety słychać, mówię niestety, bo w ogóle zaczyna się niezręcznie, bo Mikołaj Roznerski wchodzi do pokoju, w którym siedzi sam Cezary Pazura i mówi: pachnie tu cipką,
na pewno jesteś sam, a Cezary pozwala, w sensie Jarosz jest zły i mówi mu, jak mogłeś nie złapać tego młodego, ja musiałem teraz te pieniądze zapłacić. A Kieł mówi, dobra, następnym razem to zrobię, co nie? I Cezary Pazura, Jarosz, w sensie mu wręcza kopertę z gotówką. I Mikołaj Roznerski wącha tę gotówkę i mówi, mówiłem, że pachnie cipką. I to nie jedno. To jest dosłowny cytat. Cipa, jebać, od tyłu. Na następny dzień, albo kilka dni później, nie wiem, Kuba dostaje od tej Ewy, o której wspomniałem przed chwilą, zaproszenie, że ma się z nią gdzieś tam spotkać na jakimś molo chyba. No i spotykają się i ona mówi do niego, romantycznie tu kurwa, co? W sensie naprawdę tak mówi. Jak już mają się niby całować, to ona się odsuwa i mówi, nie ma całowania, musisz mnie złapać. I wsiada na motor, bo ona na motorze dużo jeździ. I on też wsiada i jadą pod jej dom. I tam spotykają Różala. I Różal grozi Kubie i mówi mu, że ma w ogóle spierdalać. Ta Ewa mówi, Różal, nie rób tak, to jest mój gość. No i zaprasza go do domu, do willi, bo okazuje się, że ona jest w ogóle jakaś strasznie dziana. No, jak Różal jest jednym z jej ochroniarzy, no to jest jakiegoś bogatego domu w każdym razie. No i tam sobie w tym domu coś, jakieś piwko piją, romantyczna atmosfera. I nagle wchodzi Cezary Pazura, w sensie Jarosz. Z Agnieszką Wodarczyk, w sensie, no z Agnieszką Wodarczyk, nie wiem jak się nazywa w tym filmie. No i wchodzi na to, że ta Ewa jest córką Jarosza. No i jak Jarosz widzi tego Kubę, to go podchodzi i mu tam zaczyna coś grozić. Oczywiście rychłym kalectwem. No i Kuba grzecznie wchodzi z domu, a Ewa jest wściekła na ojca, bo wstydy przyniósł znowu. Potem jest następna scena, jak Jarosz i Kieł, w ogóle to ksywy, Jarosz i Kieł spiskują, to znaczy Jarosz mówi Kłowi, Kiełowi, no Roznerskiemu, że słuchaj, trzeba się tego Kuby pozbyć, bo on się do córki dobiera. Ja mam taki cynk, że on będzie coś wiózł, jakiś towar do Berlina i po prostu no musicie ten towar przejąć, możesz go zabić wtedy, a towar sobie możesz wziąć dla siebie i to będzie twoja zapłata. Z rozmowy wynika, że Jarosz jest w tym filmie taką szychą, że aż załatwił z państwem, z policją, ma takie kontakty, załatwił, że w trakcie tej nocy na pewno ich policja nie złapie, w sensie, że Kieł może ich tam złapać i zrobić co chce i nie będzie żadnej konsekwencji z tego. Także no, wychodzi na to, że naprawdę jest. Chociaż w sumie w tym państwie chyba nie trzeba być jakąś specjalną szychą, żeby się z nim dogadać. Następna scena to nielegalne walki w klatce, bo nie wiem, bo tak, Kuba jest na tych nielegalnych walkach, się ogląda i w ogóle Max i tam wszyscy ludzie praktycznie, których spotkaliśmy wcześniej, Cezary Żak, jakoś tak się złożyło. I tym z brodą też jest. I on walczy w takiej walce jednej i ją wygrywa. Po tej walce mniej więcej właśnie Kuba idzie do toalety oddać mocz i tam Różal do niego przychodzi i go bije mocno, ale w tym trakcie wchodzi również Kieł, w sensie Roznerski, i bije Różala. Ciekawe, co to wygląda. I w ogóle skąd się to wzięło? Czemu on stanął w jego obronie? Tak się człowiek zastanawia. A to wszystko była mistyfikacja. Gdyż, gdy Różal bije Kubę, to psuje mu zegarek. Stucze. I jak wchodzi ten Kieł i bije Różala, to wtedy mu ściąga jego zegarek i daje Kubie. Mówi, że mu się należy i że jeszcze mają coś tam sprawy do rozliczenia. No i potem się okazuje, że właśnie przez ten zegarek, że ten Kieł i Różal byli w zmowie, bo w tym zegarku chyba była jakaś nawigacja, czy jak to się mówi, GPS. I przez to udało im się znaleźć Kubę, jak wiezie później te narkotyki do Berlina. Mam nadzieję, że jeszcze łapie. Wracając jeszcze do tej sceny, to ciekawa sprawa, bo mamy nielegalne walki w klatce w tym filmie i mamy dość długie sceny z tymi walkami. I jednocześnie jest zatrudniony w charakterze aktora w tym filmie Różal, ale Różal nie bije się w tej klatce, tylko typ z brodą się bije, z jakimś łysym. Jeszcze ktoś tam. To dość ciekawe, bo w sensie jak widziałem, że jest Różal w filmie i później zobaczyłem tę scenę, jak są te nielegalne walki w klatce, to byłem na 100% przekonany, że zaraz będzie się Różal bił i że w sumie po to jest ta scena z nielegalnymi walkami. Nie wiem, czemu tak się stało, jestem zaskoczony do teraz. W szoku jest. Kończą się te nielegalne walki, Różal idzie do Jarosza
i w sensie do pazury i mu mówi, że wszystko jest załatwione, wszystko git dobrze robią. Z okazji tej sceny może wspomnę tylko o żartach w tym filmie, bo w tym filmie w dialogach są takie żarty, których by się człowiek zaraz nie spodziewał i tak się zastanawiasz, że one są śmieszne, bo ten, może one same w sobie nie są śmieszne, ale ten element zaskoczenia jest taki, że coś sobie mają. Przytoczę może teraz jeden, bo właśnie Różal idzie do tego pazury, który sobie siedzi sam, pije oczywiście whisky, jak to bogaty człowiek. No i Różal mówi, że wszystko jest dobrze i pazura mówi, słyszysz? Świerszcze spierdoliły na twój widok. A Różal patrzy na zegarek i mówi, to dobrze, bo już jest cisza nocna. Ale dobra, nieważne, Kuba z Maxem i chyba jeszcze z tam większą ekipą w ogóle jadą ten towar chyba zawieźć do tego Berlina. No i po drodze oczywiście sobie stają wszyscy na stacji na kawkę, bo jak masz towar jakiś do zawiezienia nielegalny, to tak dobrym pomysłem jest zatrzymać się grupowo na kawce na stacji. No i na tej stacji napada ich ta ekipa Jarosza, w sensie Kieł i reszta. I jest naprawdę brutalna strzelanina z shotgunami, ładują do siebie. Ktoś tam chyba ginie po drodze, ale ostatecznie Kubie, Maxowi i komuś tam jeszcze udaje się z tej pułapki wyjść, w sensie uciekają. Prawdopodobnie dowożą towar tam, gdzie mieli. Mamy chyba kolejny dzień, Kuba jest na randce z Ewą, tym razem w jakiejś knajpie i ona się go pyta, ej, po co ci tyle pieniędzy, a on mówi, no bo mam śmiertelnie chorą siostrę i potrzebuję na jej operację za granicą i zaraz po tym zwierzeniu młodzi wstają i zaczynają sobie tańczyć. I tak sobie tańczą i już znowu prawie się całują, ale co się dzieje? Do knajpy wchodzi Różal, oczywiście, którego jest w tym filmie dość sporo i Kuba jak go widzi, to mówi, dobra, ja se idę. Tam daje buziaka w policzek tej Ewie i spieprza. W ogóle nie wiem, może jestem odosobniony w tym spostrzeżeniu, ale no, mam wrażenie, że Różal odbiera nieco powagi temu filmowi, które i tak nie ma zbyt wiele, a on jeszcze zabiera jej większość. W sensie, czemu, nie można jakiegoś aktora zatrudnić? Różal? Proszę was. Cezary Pazura dowiaduje się, że Kieł zawalił akcję, że nie udało się tego Kuby dopaść i tych narkotyków przejąć i wkurwia się strasznie, ale w sumie ma rację, bo póki co ten groźny gangster Kieł każde zadanie, jakie mu się powierzy, to nie zostaje wykonane, więc no, nie ma się co dziwić. No Jarosz krzyczy, jak ja nienawidzę tego Maxa, musimy coś z nim zrobić, najpierw go zabijmy, ale najpierw ten wyścig jest kolejny. Drugi, więc najpierw na tym wyścigu dojedziecie tego Kubę, a potem dojedziemy tego Maxa, bo tak. No i w kolejnym wyścigu udział bierze sam Robert Kubica, oczywiście w charakterze kierowcy testowego. Tak naprawdę to nie, tak naprawdę to sprawdzałem tylko waszą czujność. Nie ma w tym filmie Roberta Kubicy. Jeszcze nie ma wyścigu, bo Ewa pisze SMS-a do Kuby o treści będę na plaży. No i Kuba jedzie na plażę, chociaż nie jest napisane w SMS-ie na jakiej plaży i o której. Ale jedzie na plażę i się okazuje, że akurat Ewa tam jest. No i tym razem to już jest taka bardziej udana randka, bo dochodzi do pocałunku francuskiego. I po tym pocałunku Ewa ściąga jakiś naszyjnik i daje Kubie i mówi, ten amulet zawsze przynosi mi szczęście, weź go. I on go bierze. Tylko, że jak się tak zastanowić, to w poprzednim wyścigu ona nie wygrała. W życiu generalnie sprawia wrażenie nieszczęśliwej ze względu na apodyktycznego ojca. Więc nie wiem, kiedy ten naszyjnik szczęście przynosi, ale no dobra, daje mu, jest talizma. No i mamy wyścig, znaczy powiedzmy sobie jasno, to nie jest wyścig, tak jak mówiłem wcześniej, nie wiem czemu oni to w ogóle nazywają wyścigiem, bo tam nikt się nie ściga. Tym razem ma on miejsce w jakiejś hali fabrycznej, zmieniać wyścig hali fabrycznej, tam to w ogóle już wygląda nieefektownie, bo oni się krążą wokół jakichś słupów głównie i prędkość mała tam jest, przyspieszyć nie można i trochę wygląda to parodystycznie. No i przebieg wyścigu jest taki, że pułapkę w nim zastawiono na Kubę. Pułapkę taką w stylu klasyczny trotyl z kreskówek. I pułapka działa, gdyż wjeżdża w nią jeden z samochodów, nie Kuby, ale Kuba... Dzięki, Gałgan. Kuba jest akurat blisko, gdy się dzieje. Wjeżdża w nią w ogóle ten Chris chyba, który tam na wniosku z nim wygrał, ile dobrze pamiętam, no i ginie. A Kuba jest mocno poturbowany, wychodzi z samochodu z taką strugą krwi, która mu leci po twarzy i gdzieś tam sobie idzie. Ja chciałem tylko przypomnieć, że jednym z kierowców w tym wyścigu była córka organizatora Jarosza, który o pułapce wiedział. I ona o niej nie wiedziała i równie dobrze ona mogła w nią wpaść i zginąć, ale widocznie Jarosz jakoś to wliczył w ewentualne koszty
uzyskania przychodu, czyli pozbycia się tego młodego kierowcy, którego tak bardzo denerwuje. Nie wiem, nie można go było zastrzelić czy coś, przecież tak się niczym nie przejmuje. Ja nie wiem, ta postać Jarosza, o ile Cezary Pazura, jak na ostatnie role Cezarego Pazury, no nie wypada w tym filmie źle, jest moim zdaniem całkiem okej. Okay. Tak sama jego postać jest, ja jej nie rozumiem, on jest jakimś bogaczem i organizuje te wyścigi, ja nie wiem, czy on z tych wyścigów się utrzymuje, czy on jest w ogóle w jakiś sposób w stanie zarobić na tych wyścigach, czy on to robi hobbystycznie, a tak naprawdę się z czegoś innego utrzymuje, no nie mam pojęcia, jest to dziwne. To jest taka postać na kolanie pisana ewidentnie, zresztą jak większość w tym filmie. Większość postaci zresztą w tym filmie nazywa się raz czy dwa. Potem się okazuje, że zmieniają los. Zgodnie z zapowiedzią, po wyścigu Kieł i ekipa jadą tym razem załatwić Maxa tam do jego, nie wiem, siedziby, gdzie on tam siedzi, i wjeżdżają tam na grubo z shotgunami, pistoletami i tam zabijają kogoś w ogóle, jakichś ludzi. I w końcu już jest sytuacja, w której Max zostaje dopadnięty przez Kła oraz typa z brodą. I ten Kieł już ma go zabijać, już chce mu strzelać tego shotguna w głowę, ale, czy tam z pistoletu, ale okazuje się, że nie ma już nabojów. I mówi, dobra, to ty typie z brodą go zabij, a ja se idę. I kamera idzie razem z Kłem, z Roznerskim na zewnątrz. Jest najazd na niego i tylko słychać, że strzał został oddany, czyli w domyśle ma się nam wydawać, że Max został zabity przez typa z brodą chyba. W kolejnej scenie Jarosz rozmawia z Kłem i mu mówi, o, weekend, kolejny wyścig, jak super, bo już bez tych ludzi, których nie lubię, fajnie, będzie spoko, a Kieł mówi, ale musicie zapłacić. A Jarosz mu na to, że no przecież ostatnio mogłeś te narkotyki wszystkie wziąć, jakby ci się tylko udało ich złapać na stacji, pozwoliłem ci, a że ci uciekli, to już nie moja wina. No i mamy ten ostatni wyścig turnieju i znowu mamy ten sam schemat, tylko że tym razem już nie kamieniołomy ani hala fabryczna, tylko po ulicach się ganiają, warszawskich ulicach. Jest ciemno, chuja widać i byłoby mega nudno, gdyby nie to, że do akcji podczas wyścigu wkracza Janusz Habior w helikopterze. Pewnie zapytacie się, ale jak to? Janusz Habior w helikopterze? Z jakiej przyczyny? Skąd on się tam bierze? No, to policyjne helikoptery są, bo się okazuje, że policja się na ten wyścig, gonitwę zasadza. Konkretnie dwa helikoptery i ileś tam dość sporo radiowozów. Jarosz jest z tego powodu bardzo zaskoczony i łączy się przez walkie-talkie z Kłem i się pyta, ej, przecież jak to policja miała być opłacona? A Kieł mówi, widocznie nie lubią pracować za darmo. I to jest w ogóle głupie, bo czemu ten Jarosz myślał, że ten Kieł opłaci policję, skoro nie opłacił tego Kła? I ja w ogóle myślałem, że to on załatwia takie rzeczy jak policja, a nie jakiś gangster podrzędny, dziwny. No, dziwna sprawa. Teraz uwaga, musicie się skupić, bo jest jeszcze taki plot twist, że w tym ostatnim wyścigu samochód Ewy prowadzi Kuba w kominiarce, którego miał już nie być, bo niby w tamtym wypadku ucierpiał, a się okazuje, że jednak Kuba w kominiarce go prowadzi, a Ewa wraz z koleżankami, które lubią jeździć na motocyklach, kradną walizkę z pieniędzmi, która jest na tej imprezie przez tego Jarosza organizowana. No i kradną ją i chyba chcą z nią uciec, ale Jarosz się orientuje i dzwoni na ochronę i na parkingu podziemnym ta ochrona je zatrzymuje. Ja wiem, ja też już nie wiem, o co chodzi, tylko staram się tylko opowiadać. Wyścig w każdym razie trwa, Janusz Habior przewodzi akcji policjantów i to jest dobra okazja, żeby mu dać jakiś spoko tekst, bo Janusz Habior to jest dobry aktor, więc mógłby trochę pomówić, nie, jak już mu zapłacili, żeby jakieś kwestie miał. Jest taka jedna na przykład niezła kwestia, dialog z udziałem pana Janusza, który wygląda w ten sposób, że właśnie tak między tymi helikopterami się chyba łączą i Janusz Habior do tego drugiego helikoptera mówi przez walkie-talkie, trzymaj się za Kamarą, i tam z walkie-talkie ktoś mu odpowiada, za co? A Janusz Habior, za chuja kurwa, za Kamarą. I w ogóle nie prowadziłem takich statystyk, ale w tym momencie sobie zdałem sprawę, oglądając ten film, że gdyby zrobić jakąś taką statystykę, ile przekleństw pada na ilość słów, czyli średnia ilość przekleństw, to ja nie wiem, czy ten film nie wygrałby z niektórymi dziełami Patryka Wegi. A ci, co widzieli Patryka Wegę, to wiedzą, że on sobie przekleństwa, no,
Lubi je. A dobra, wróćmy do Ewy i jej koleżanek. Tak jak mówiłem wam, one zostają schwytane przez ochronę ojca Ewy, Jarosza, na tym parkingu podziemnym. Dzięki temu pada kwestia w tym filmie, która jest zdecydowanie moją ulubioną kwestią w całym filmie i jedną z moich ulubionych kwestii obecnie w nowoczesnym, nowożytnym, polskim kinie. Ona jest bardzo niepozorna, ale nie wiem, czy kojarzycie, nie pamiętam teraz, jaki to był film, czy Godzilla? No nieważne, w każdym razie jest kultowe hasło That's a lot of fish, którego się Nostalgia Critic dawno temu śmiał. I chodzi o to, że w takim, że widać, jak tam przygotowują dużo ryb i w takim dość randomowym momencie jeden z bohaterów tak na to patrzy i mówi: That's a lot of fish. No i to jest śmieszne, bo jest głupie. I mamy bliźniaczo podobną sytuację. W sensie, jedna z aktorek, tych koleżanek Ewy, ma nazwisko Opozda. Niestety nie wiem, jak ma ta aktorka na imię, ale w ramach buntu nie sprawdzę, jak ma na imię, bo gdybym to zrobił teraz, to zajęłoby mi to dłużej niż tej aktorce nauczenie się wszystkich kwestii do tego filmu, bo było ich tak mało. Ale jedna kwestia jest po prostu brylantowa. One przez tą ochronę zostają pojmane tak, że ochrona zakuwa je do rur, które są na suficie kajdankami. I one tak stoją przykute do tej rury na suficie i jest najazd kamery właśnie na tą aktorkę, o której mówiłem, tak bliski na twarz. I one tak stoją, milczą i ona nagle mówi: Jeszcze nikt nie przykuł mnie kajdankami w piwnicy. Przepraszam, wiem, że prawdopodobnie tylko mnie to tak bawi, ale nie wiem, może jakbyście to zobaczyli, to też byście się... Dla mnie to jest jakiś wyższy poziom pisania dialogów, naprawdę, że też wcześniej w sztuce polskiej filmowej, albo nawet w literaturze nie stosowano tego typu zabiegu. Na przykład u Sienkiewicza, taki Azja Tuchajbejowicz w wiadomo jakim momencie mógłby powiedzieć tak: o, jeszcze nikt nie wbijał mnie dupskiem na pal. To było super, fajnie by to było. Ja już dzięki temu nigdy nie zapomnę pani Opozdy, mimo że wcześniej nie widziałem jej chyba w żadnym filmie. Ale dobra, kończmy to. One tak stoją przykute i po tej złotej myśli jednej z bohaterek zjawiają się tam Kieł oraz typ z brodą, z tą walizką z pieniędzmi, bo oni chyba biją tych ochroniarzy, czy tam ich zabijają i tą walizkę odbierają, którą oni wcześniej odebrali tym dziewczynom. No i ten Kieł podchodzi do przykutej Ewy i tam zaczynają napastować, nawet i już grubo tam leci, zaczyna jej grozić gwałtem. I w tym momencie, spadaj mucho, w typie z brodą coś się budzi. I nie, po prostu nie wytrzymuje i bierze Roznerskiego i mu wali z dynki. Skąd ta zmiana? Nie wiemy, ale ma to dla filmu kluczowe znaczenie, bo później chyba tę walizkę im jeszcze oddaje. No zaskakująco dużo okazuje się, że w tym filmie zależy od typa z brodą. Naprawdę. Co z wyścigiem? Cezary Pazura dochodzi do wniosku, że musi wziąć sprawy w swoje ręce i sam wsiada w samochód i jedzie... Nie wiem w sumie, po co on tam jedzie. Gonić tego Kubę chyba. Próbuje go gonić i go goni, ale Kuba mu ucieka, bo lepiej jeździ samochodem, a Cezary Pazura zostaje przez policję zatrzymany i podnosi ręce i mówi: dobra, w sumie więzienie, czemu nie, mogło być gorzej, mogła być druga część tego filmu. I jeszcze są dwie śmieszne sytuacje w trakcie tego wyścigu. Jedna to jest taka, że Kuba jedzie w tej kominiarce i goni go, no jeden z tych tam, z tej grupy pościgowej, no i tak się zrównują samochodami, że się widzą przez szybę i Kuba rozbiera tę kominiarkę. I ten gość jest taki zaskoczony i przez sam fakt, że on rozbiera kominiarkę i to jest Kuba, doprowadza do wypadku i ginie w nim. A druga śmieszna sytuacja jest taka, jak jeden z helikopterów policyjnych nie widzi, że most jest zamocowany na takich prętach metalowych długich podróży, że ich wpierdala się w te pręty i płonie helikopter, spada i tam wszyscy giną, a Janusz Habior krzyczy: kurwa, ja pierdolę. I tak, wyścig się kończy tym, że Cezary Pazura zostaje złapany i na następny dzień Kuba się widzi z Ewą i mają te pieniądze i się całują i jadą do Wiednia z tą siostrą Kuby, jest operacja i ona się udaje i wszyscy są zadowoleni, jest super. I potem jest już ostatnia scena, w której sobie zadowoleni wszyscy tam ci bohaterowie, których już widzieliśmy, plus jakaś Azjatka, której wcześniej nie widzieliśmy, grają w siatkówkę plażową, jest super i w ogóle przyjeżdża auto i wysiada z niego Max
I się okazuje, że typ z brodą wcale nie zabił Maxa. W ogóle typ z brodą też gra z nimi w siatkówkę. Wszyscy się cieszą i jest super. I jest koniec filmu. Prawie, bo sam koniec filmu wygląda tak, że mamy najazd na samochód. Chyba ten samochód, którym Max przyjechał. I dowiadujemy się, kto jest, był kierowcą, kto go podwiózł tym samochodem. I wychodzi na to, że wiecie kto? Bogusław Linda. Tak, Bogusław Linda. I ostatnie 5 sekund filmu to jest najazd kamery na zamyśloną twarz Bogusława Lindy. Ja nie wiem, co to oznacza. Czy to będzie następna część? Czy po prostu tak osy jest Bogusław Linda? W każdym razie wywołało to zakończenie u mnie niemałą konsternację. Dziękuję za wspólnie spędzony czas oraz firmie CarsMy.pl za to, że została patronem tego odcinka. Pamiętajcie, link w opisie. Możecie sobie sprawdzić ich ofertę i zdecydować, czy jest dla was interesująca. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia za kilka dni. Podobało nam się bardzo. Jesteśmy zadowoleni, że Polacy wskakują na kolejny level, na kolejny etap, przełamują pierwsze lody i robią produkcję, no po prostu rodem z Hollywood, tak to można nazwać.